Panie Jarosławie, zajmował się Pan tematem zamkniętej linii kolejowej Białystok-Warszawa, która już jest nieczynna, no mija właśnie rok od zamknięcia tej trasy. Jak długo potrwa jeszcze ten remont, czy kolejny rok, czego możemy się spodziewać? To jest tak naprawdę pytanie do rządu, bo to rząd zamknął, czy pozwolił zamknąć tę trasę. Ja byłem temu przeciwny, nawet na mój wniosek zostało zwołane specjalne posiedzenie Komisji Infrastruktury, podczas którego sprawa ta była rozpatrywana w Sejmie i rząd i szefowie spółek kolejowych uważali, że tak będzie lepiej, tak będzie szybciej, tak będzie łatwiej i tak zwane zamknięcie dwutorowe, czyli takie, kiedy żadne pociągi przez pewien czas nie będą jeździły na tej trasie, spowoduje, że można będzie szybciej wykonać pracę modernizacyjne, prace inwestycyjne na tej linii. Ja przestrzegałem, że przy tym tempie prac, jakie pod rządami koalicji PO-PSL wszędzie obserwujemy i w ramach prac przy infrastrukturze kolejowej, przy drogowej infrastrukturze, przy lotniskach, przy wielu innych inwestycjach, to nie będzie roka, będą to 2 albo 3 lata. Zaklinano się, że nie. Dzisiaj widać gołym okiem, już widać jasno i wyraźnie, że ten termin 11 miesięcy, bo tak deklarowano, nie będzie dotrzymany. Pracownicy kolei, a także podróżni sygnalizowali mi już wielokrotnie, ja zresztą potem występowałem także do rządu w tej sprawie, że roboty się ślimaczą, że dźwigi stoją nieruchome, że na pewno w tym czasie prace wykonane nie będą. Wątpliwości budziła od początku też firma wybrana do tych robót, mająca bardzo słabe doświadczenie w zakresie prac budowlanych, modernizacyjnych przy infrastrukturze kolejowej, raczej wyglądało na to, że będzie zlecała podwykonawcom te prace, no i przez to ta wiarygodność była bardzo mała. Okazuje się dzisiaj, że niestety to miałem rację ja, to mieli rację ci, którzy przestrzegali przed tą decyzją, nie chcieli jej, którzy uważali, że trzeba remontować tę trasę w ten sposób, żeby jeden tor był używany, a drugi w tym czasie był poddawany pracom inwestycyjnym, potem odwrotnie, nawet jeżeli by w tym czasie jeździło się na pewnych odcinkach wolniej, no to pewnie jest nie do uniknięcia, ale jednak zachowano by połączenia kolejowe. A dzisiaj przez ten fakt, że z Białegostoku i z całego Podlasia do Warszawy nie można po raz pierwszy od 150 lat od oddania do użytku kolei warszawsko-petersburskiej w 1862 roku dojechać bezpośrednio koleją, powoduje, że podróżni szukają innych środków transportu, korzystają z komunikacji autobusowej, korzystają na tym oczywiście prywatne firmy przewozowe, a kolej pasażerów traci. Czy ich odzyska po oddaniu kiedyś do użytku tej linii? Czas pokaże, ale znowu fachowcy twierdzą, że to będzie bardzo trudne. Prace w związku z tym, że się przeciągają, odstraszają podróżnych, potencjalnych klientów, którzy chcieliby korzystać z przewozów kolejowych. Jest wielu ludzi, którzy wolą jeździć pociągami niż samochodami czy autobusami. Ja sam wolę jeździć pociągiem, bo ma taka podróż pewne walory. Można przede wszystkim wstać, pójść przez jakiś moment, rozruszać kości i mięśnie, że tak powiem. Można łatwiej czytać, pisać, korzystać z internetu. W autobusie czy w samochodzie to jest bardzo utrudnione. Czas podróży koleją można wykorzystywać, zwłaszcza gdy ta kolej jest trochę bardziej wygodna, a już współcześnie tego należy oczekiwać. Nawiasem mówiąc, ta sprawa powinna być rozpatrywana na tle szerszej całości, mianowicie tego, że duże środki europejskie przeznaczone na modernizację infrastruktury kolejowej w części, nie wiemy jeszcze jakie, ale w części istotne nie zostaną wykorzystane, trzeba będzie zwracać do Komisji Europejskiej, do Unii Europejskiej, a tymczasem tak ogromne potrzeby w zakresie budowy nowych linii kolejowych i modernizacji istniejących nie będą zrealizowane. Te odcinki, które miały być wykonane w perspektywie finansowej 2007-2013-2015, dzisiaj wiele wskazuje na to, są zagrożone również, jeżeli chodzi o ich realizację kolejnej perspektywy finansowej do 2020 czy 2022 roku. Być może to jest jeszcze dalsza perspektywa, a już nie wiemy do końca przecież. Istnieją bardzo poważne obawy, że będzie tak, jak się dzisiaj już sądzi, że
coraz mniejsze środki finansowe będą kierowane z Unii Europejskiej na te twarde projekty inwestycyjne, więc na infrastrukturę drogową i kolejową również. I w związku z tym być może z tych pieniędzy, z tych funduszy już nigdy nie będzie można tych prac wykonać, trzeba będzie szukać środków polskich budżetowych, a jaki z tym jest problem, to doskonale wiemy, zwłaszcza w ostatnich latach. To wszystko, o czym mówimy, obciąża koalicję PO-PSL. Jeżeli ona dzisiaj się chwali, że coś zrobiła w województwie podlaskim, bo tutaj taki wątek się pojawił przy posiedzeniu wyjazdowym rządu i potem przy propagandowych różnych konferencjach i ministrów, i polityków parlamentarnych PO, no to widać właśnie, choćby na tym przykładzie, jak wielkie są zaniechania, zaniedbania, błędy, grzechy tej koalicji. Mieliśmy ogromną szansę na wielki skok cywilizacyjny, na wyrównanie tempa rozwoju Polski Wschodniej w stosunku do innych regionów kraju i Europy, a to zostało zaprzepaszczone. Pamiętajmy, że jesteśmy jednym z 5 regionów w Unii Europejskiej o najniższym potencjale rozwojowym i to wsparcie, które miało do nas przyjść w związku z funduszami europejskimi, miało te szanse rozwojowe wyrównać. To zostało niestety zmarnowane. Tego nigdy Polacy, tego nigdy przyszli wyborcy i obecni, którzy będą głosować 25 października, nie zapomną, nie wybaczą Platformie Obywatelskiej i PSL-owi, bo można się kłócić, można prowadzić spory, ale jeżeli są możliwości, to trzeba naprawdę zainwestować, dopilnować tego, żeby te prace inwestycyjne przebiegały sprawnie i szybko, żeby przynosiły efekty, bo na to czekają ludzie, na to czeka polskie społeczeństwo. Tego nie zrobiono. I to na koniec jeszcze dwa pytania. Proszę takie dosłownie krótkie odpowiedzi. To ile kilometrów jest remontowanych? W tej chwili to jest krótki odcinek pomiędzy Sadownem Węgrowskiem a Tłuszczem. Ja nie pamiętam dokładnie tej... To nie jest 15 km środkiem? W każdym razie bardzo krótki odcinek, być może trochę więcej, ale to jest bardzo niedługi odcinek. A oczywiście cały odcinek między Warszawą a Białymstokiem czeka i od Białegostoku w stronę granicy po zmianie przebiegu, no to przez Grajewo-Ełk, ale właśnie to ten odcinek został przesunięty na ostatnie... na trzecie od końca, więc prawie ostatnie miejsce na liście rezerwowej planu budowy linii kolejowych w nowej perspektywie finansowej. Także praktycznie to też się bardzo przeciąga. A tutaj, jeżeli chodzi o ten odcinek, to jak mówię, on jest krótki, a jeżeli miałoby to samo mieć miejsce w przypadku innych, kolejnych odcinków, które będą tą samą metodą być może modernizowane, to my się nie doczekamy w ogóle otwarcia tej kolei i połączenia Białegostoku z Warszawą bezpośredniego. Mimo że mamy XXI wiek, będziemy musieli jeździć z 5 przesiadkami albo zrezygnujemy z kolei, będziemy jeździć samochodami. Oczywiście to jest wielka strata i dla kolei, i dla społeczeństwa. Szacuje Pan, że do kiedy potrwa ta budowa, remont? Ja mówiłem od początku, że trzeba spodziewać się niestety tego pesymistycznie, że ten czas będzie pewnie co najmniej dwukrotnie dłuższy niż zakładano. Zakładano 11 miesięcy, już widać, że on będzie dłuższy. Na ile dłuższy się okaże? 2016, tak? No 2016, 17? Jeżeli się weźmie firma, której to zlecono do roboty, a inwestor będzie to odpowiednio nadzorował, bo w tej chwili tego nie ma, ani jednego, ani drugiego. No, jeśli zmieni się władza w Polsce, to oczywiście mam nadzieję, że będą też warunki, żeby lepiej to nadzorować i wtedy te prace muszą przyspieszyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję.